Pierwszy dzień przepracowany po długiej przerwie i same nowości. Przyszły nowe samochody. Kurczę, ale człowiek nie wie, jak tu jechać tym. Gdzie jest wsteczny? Jest. Pasów tylnych zapiętych po polsku. Ktoś poustawiał. Renault Zoe. Fajna kamerka. W ogóle fajny samochód. O, mamy radio też tam. Kurczę, erotyczny wózek. Jest drive. Ale okazuje się, że za mało powietrza w kole. 169 km. Oj. Dosyć duży samochód. Kontroluj czujniki ciśnienia kół. Co my tu mamy? Światło włączone czy na automacie? Włączymy światło. Niech zabiera prąd, i tak się będzie rozładował. Piszczy. Tak jedzie jak taczka, ale to się podkręca ciepło. Eko. Tu jest jakieś żołnierze. Ford Beamer. Wifta. Dmuchawa, ale... A i dopiero wtedy, jak się włączy dmuchawę, to wtedy dopiero zaczyna... Temperatura się może tam ustawić. Jedź, goście. Szkoda, żebyś się ten zwalniał. Ojej, ciężko było dzisiaj, sobota. To jest 15 kwietnia. Niestety święta wielkanocne, czas jeździć. Jutro też, poniedziałek też, wtorek też. W nocy przyjechałem do Norwegii. Miałem jeździć dzisiaj Solarisem nowym, ale ze względu na to, że nie miałem zrobionego couplingu nauki na tej linii, bo nie było mnie. Byłem ponad 3 tygodnie na wolnym. Dlatego musieli mi zmienić, no i jeździłem normalnie tam z naszymi starymi wozami, o co którego zaraz miniemy. No, 171. Ciekawe, jak można to coś powyłączać, te nieszczęsne. Nie mam czasu się bawić, bo przez to. Wczoraj śnieg sypał tu w Oslo jeszcze. Dzisiaj już go nie widać, ale jeszcze w niektórych miejscach można było zobaczyć. Jest bardzo zimno. Kurczę. Co tu jest? Nawigacja. Jedzie nasz autobusik 31, to my go pykniemy. Rozpędza się, kurde. Normalnie 95 stówa. Jedzie duże auto. 105, kurde. Na 60. Już po prawej jaździe by było w Norwegii. Jakiś Szwajcar przed nami sobie pędzi. Kurczę, mam jeden film zaległy, który chciałem wrzucić i nie mogę go wrzucić. Coś się dzieje, po 5% zaczyna się od nowa wszystko i tak w kółko. Myślałem, że to internet u mnie w domu, jak jeszcze byłem w kraju. Chciałem go wrzucić, znalazłem taki film z grudnia, ale się nie dało. O, można popatrzeć sobie, o, jak przechodzi teraz. Co idzie, gdzie idzie energy flow, przepływ prądu, co robimy, czyli tak idzie na ciepło, jakbyśmy wyłączyli, tak, no to teraz nie można tego, jest, o, już nie idzie, nie idzie jeszcze, tak, to się skręca tu off, o, teraz nie idzie, wentylacjon off, tylko na przednie koło. A ciekawe, jak zaczniemy hamować, czy idzie z powrotem, o, idzie z powrotem do baterii, fajnie pokazuje, skręcimy to. Wiftę, kręcimy jeszcze trochę. Było 171, jest dalej.
widać od razu żółte, że... Ale kiedy go przyhamujemy, to oddaje. Wygodne auto. Ja jeżdżę na co dzień w domu Focusem. Ten drugiej generacji MK2 po liftingu. Wydawałoby się, że duże auto, ale ten kurde Renault Zoe to taki mały, 5-osobowy samochód. Na taką kartę tutaj. Jeszcze ma innego. No nic, wiele, no normalnie jakieś tam bajery. Różne jeszcze pewnie na wyświetlaczu można się bawić. Radio nawet nie włączyłem, no ale... Samochód, ale... Ale elektryczny. Można powiedzieć darmowy. I też w zależności od tego, jak się... No, wystarczy, że ściągnę nogę z gazu, już przepływ energii idzie do baterii. Nie trzeba nawet hamować. Jaki dziwny taki jest ten głos, ale... A jak mu damy maksa, to na zielono dalej, że idzie bateria. Teraz przestałem od razu z powrotem. Nie hamuję w ogóle. Ciekawe, czy ma biegi jakieś, ale chyba nie ma, żeby miał coś zmienić. To można by to było ręcznie zmienić. Co jeszcze można tu dodać? Nic. A jak włączymy radio. Autostrada wyświetlacz, radio jest gdzieś indziej. Tutaj music. Ale to radio nie widać, żeby pobierało zbytnio. To są już takie pewnie szczegóły. Jedynie główna rzecz to nadmuch, ogrzewanie. Jak zmniejszymy na zimne, też idzie. No to wiadomo, na silniku ma auto, a ma 22 ustawione automatycznie. No tak, normalna klima. O, a tutaj Nissan Lifeik. O, tych aut jest. O, tu jest stacja do ładowania elektrycznych samochodów. O. A tu będą nasze nowe Solarisy, które pooglądamy. Wiem, czy mi to pochuczy. Które... O, stoi jeden, dwa, wszędzie. Teraz w koło całego garażu będą samochody, autobusy tylko stały. Stoją dwie solarki. O, chłopak z Polski, ze Słowacji sobie zmienni opowiadają. A my zajeżdżamy, parkujemy i do domu. Będę jeździł Solarisem, tego nagram. Jestem ciekawy, jeszcze przeciw nie jeździłem Solarisem. Także coś nowego dla mnie będzie. Kończymy.